Trwają rozgrywki drużyn młodzieżowych Osiru Biłgoraj. W sobotę na biłgorajskim stadionie odbyły się dwa mecze. Jako pierwsi na główną płytę wybiegli juniorzy młodsi, by walczyć z Awią Świdnik. Podopieczni Andrzeja Wachowicza, występujący w Lidze Wojewódzkiej, nie dali sobie rady z wyżej notowanym rywalem, ulegając 1-2. Mecz rozpoczął się po myśli naszych piłkarzy, którzy już w pierwszej minucie wyszli na prowadzenie. Gola na 1-0 zdobył Mateusz Dziurdza. Niestety pod koniec drugiej połowy goście rzutem na taśmę przechylili szale zwycięstwa na swoją stronę. Bramki dla Awii padły w 77 i 80 minucie. Przypominamy, że mecze juniorów młodszych trwają dwa razy po 40 minut. Po zakończeniu meczu juniorów młodszych kibice mieli okazję zobaczyć w akcji młodzików starszych. Na bocznym boisku zawodnicy trenowani przez Marka Kłoska również przegrali swoje spotkanie. Mecz z Gaudium Zamość zakończył się wynikiem 1-3. Gola zdobył Tytus Haraszczuk. Pozostałe mecze drużyn młodzieżowych Osiru rozegrano na wyjeździe. W Chełmie trampkarze starsi szkoleni przez Łukasza Mazurka pokonali Niedźwiadka 3-0 dzięki trafieniom Kacpra Działo, Marcina Wolanina i Mateusza Koguca. Trampkarze młodsi prowadzeni przez Siergieja Sawczuka ulegli w Zamościu drużynie AMSPN Hetman aż 0-6. Kolejna okazja do tego, by zobaczyć w akcji młodych biłgarajskich piłkarzy już w najbliższą sobotę 24 września. Szczegóły na stronie internetowej Osiru. Ponad 20 zawodników z 5 drużyn rywalizowało w niedzielę podczas zawodów modeli kołowych zdalnie sterowanych o Puchar Burmistrza Miasta Biłgoraj. Organizatorem zawodów był klub modelarski LOK, a odbyły się one na terenie nowego targowiska przy ulicy Jagiełły. Rywalizowali modelarze w różnym wieku w 5 klasach podstawowych podczas 5. edycji zawodów. Jest to wyścig o Puchar Burmistrza. Rozgrywamy 5 podstawowych klas, które dzielą się jeszcze na dwie. W każdej klasie klasy to są wielkości modeli. Jest podziałka 1 do 16, 1 do 10, 1 do 8 i modele standard, które są sterowane aparaturami nieproporcjonalnymi. I każda ta konkurencja jest rozgrywana jakby w dwóch podgrupach. Jazda na czas i wyścig zespołowy. W zawodach wzięło udział 20 uczestników, a rozpoczęły się jazdą indywidualną na czas. Finałem były wyścigi zespołowe. Po raz pierwszy w tym roku jest ustawiona trasa, ta po mojej lewej stronie. To jest trasa manewrowa, bardzo trudna, aczkolwiek taka widowiskowa i widzę, że zainteresowanie po wczorajszym treningu jest bardzo duże tą klasą, która miała być klasą taką dla najmłodszych do wprowadzenia w modelarstwo kołowe. Modelarstwo kołowe to budowa wybranych modeli na podstawie oryginalnych pojazdów do sportowych zawodów modelarskich. Sterowane są aparaturami do zdalnego sterowania i napędzane silnikami elektrycznymi. Przygotowanie do zawodów wymaga czasu i cierpliwości. Chcę Ci przede wszystkim, bo od tego trzeba zacząć. Później troszkę zainteresowania motoryzacją. Potem troszkę przekształcenia tego w miniaturowe modele. Troszkę zapału, czasu i po jednej zimie można już jeździć. Modelarstwo kołowe to tylko część działalności biłgorajskiego klubu. Jego członkowie konstruują także modele pływające i latające i właśnie tytuł mistrza Polski modeli pływających zdobył w tym roku Tomasz Kozdra. Jest dosyć trudno, bo konkurencja jest spora. Chłopaki naprawdę mieliśmy wśród konkurencji mistrzów świata także. Także naprawdę było ciężko, ale treningi na zalewie w Biłgoraju dużo dały, także pokazaliśmy. Że można. Zainteresowanie wzięło się z tego, że kiedyś w piwnicy znalazłem model samolotu zbudowany przez mojego tatę i jakoś tak kroczek po kroczku trafiłem do modelarni, do klubu modelarskiego w Biłgoraju. No i od tamtej pory, czyli gdzieś od jakieś 10-15 lat może zajmuję się modelarstwem. W biłgorajskim klubie swoje pasje rozwijają modelarze w różnym wieku i już utytułowani, tak jak Michał Chodara, mistrz Polski młodzików modeli pływających. A skąd zainteresowanie w ogóle modelarstwem? No bo brat przyszedł do domu, przynosił modele różne, no to ja tak pytałem się skąd on to ma, powiedział na modelarni, tak zacząłem tam modelować. Moim pierwszym modelem był szybowiec, taki latający. W przyszłym roku w zawodach mają wystartować pojazdy wojskowe, w tym pojazdy gąsienicowe, czyli czołgi, a w tym roku zwyciężyli. Adrian Datkiewicz zdobył pierwsze miejsce w trzech kategoriach. W klasie RCE T16 jazda na czas, w klasie RCE T16 wyścig zespołowy, w klasie RCE 10 standard jazda na czas. W klasie RCE 10 standard wyścig zespołowy najlepszy okazał się Krzysztof Datkiewicz. Paweł Datkiewicz okazał się najlepszy w klasie RCE T10 jazda na czas i w klasie RCE B senior. W klasie RCE T10 wyścig zespołowy pierwszy był Tomasz Datkiewicz. Tomasz Kozdra zdobył dwa tytuły najlepszego w klasie RCE F1 jazda na czas i w klasie RCE F1 wyścig zespołowy. W klasie RCE B junior zwyciężył Michał Chodara. W klasyfikacji zespołowej Puchar Burmistrza Miasta Biłgoraj otrzymał klub modelarski LOK Biłgoraj.
Wystarczy odrobina motywacji i trochę inwencji. W Biłgoraju nie trzeba nawet szukać odpowiedniego miejsca, bo takie już istnieje na terenie Zalewu Bojary. Mowa oczywiście o placu treningowym dla uprawiających street workout, a tych nie brakuje. Przypomnijmy, w lecie 2015 roku w naszym mieście odbyły się Mistrzostwa Polski w street workoucie. Dlatego tu odpowiedź jest prosta. To z Biłgoraja do ubiegłego roku mieliśmy dwóch mistrzów w tej dziedzinie. To już historia. Jak teraz radzą sobie nasi zawodnicy w upływającym sezonie? Sezon 2016 rozpoczęliśmy od wyjazdu do Czech na zawody, gdzie zajęliśmy drugie miejsce zajęła kobieta, od nas warto to nadmienić, Magdalena Małek. No i pierwsze miejsce w kategorii swojej wagowej ustanowił Mateusz Oprzyński. Była to konkurencja pompki na poręczach z obciążeniem 48 kg, także ustanowił najlepszy wynik. Następnie kolejne pierwsze miejsce dla Magdaleny Małek w zawodach w Poznaniu i rekord Polski dla Mateusza Oprzyńskiego w konkurencji dip na poręczach z obciążeniem 48 kg. Na zakończenie sezonu były najbardziej prestiżowe zawody w tym roku, czyli Mistrzostwa Polski, Street Workout Poland Championship, i były one organizowane w Warszawie. Zakwalifikowaliśmy się do najlepszej 20 w kraju. Niestety nie udało się zakwalifikować dalej do finału. Byliśmy w top 10, przeszliśmy pierwszy etap tych zawodów, znaleźliśmy się w top 10, no i niestety zabrakło, no po prostu poziom już teraz zawodników w kraju jest tak wysoki, że tam decydowały szczegóły, jedno, dwa powtórzenia, także no ale cieszymy się z tego wyjazdu, cieszymy się z wyników, no mamy nadzieję, że będziemy się dalej rozwijać, no i właśnie tym wyjazdem zakończyliśmy ten sezon 2016. No i przygotowujemy się do kolejnego 2017. Od 2 lat street workout ćwiczy wspomniana Magdalena Małek, która jest jedną z nielicznych kobiet uprawiających ten rodzaj sportu. W sumie próbowałam się w różnych sportach i jakoś najbardziej mi właśnie kalistenika przypadła do gustu. W tym się najbardziej odnajduję, w takich siłowych rzeczach. No a zachęcałabyś swoje koleżanki i w ogóle dziewczyny do tego, żeby się... No staram się, ale czasami ciężko idzie, no wpadną na jeden trening czy dwa i... ale nie zostają na dłużej. No mam nadzieję, że jakieś dziewczyny przyjdą z Biłgoraja czy z okolic, bo tym, no, warto ćwiczyć. Czy jest szansa, by kolejne Mistrzostwa Polski odbyły się ponownie w Biłgoraju? To zależy od wielu czynników. Przede wszystkim problem u nas stanowi lokalizacja i ciężko jest po prostu zawodnikom z kraju do nas dojechać, ale będziemy się starali, aby zorganizować w przyszłym roku. No, tak jak kolega wspomniał, wszyscy się bardzo pochlebnie wypowiadają na temat organizacji, bo nie było w zasadzie większych zastrzeżeń, czego nie można powiedzieć o tegorocznych zawodach. Także wszyscy miło wspominają pobyt w Biłgoraju. Formalnie biłgorajska grupa istnieje od 2014 roku i z miesiąca na miesiąc liczba członków stale rośnie. Teraz jest ich 50. Osób ogólnie uprawiających tę dyscyplinę jest znacznie więcej w naszym mieście, bo widzimy nawet i rodziców z dziećmi, którzy tutaj przychodzą, nie korzystając z placu obok, z placu zabaw dla dzieci, ale z naszego placu. I coraz więcej osób jest ogólnie zainteresowanych aktywnością fizyczną i bardzo, bardzo dużo osób tutaj ćwiczy u nas na placu na drążkach. Street workout to świetna alternatywa dla siłowni. Zamiast kupować drogi karnet i spędzać godziny w zamkniętym pomieszczeniu, można ćwiczyć równie skutecznie za darmo na świeżym powietrzu. Zyskają na tym nie tylko mięśnie, ale także cały organizm. Lepsze dotlenienie powoduje zwiększoną wydolność, co z kolei przekłada się na lepsze wyniki sportowe. Zawsze też można skorzystać z rad doświadczonych zawodników. Każdego dnia tutaj ktoś od nas ćwiczy. Każdego dnia się tutaj spotykam. No może nie każdego, ale co drugi dzień się spotykamy tutaj nad zalewem. Także zawsze jest jakaś osoba doświadczona, zawsze jest jakaś osoba z naszej grupy, która właśnie takiej innej osobie, która tam, nie wiem, chce zacząć, jest początkująca, zawsze doradzi, zawsze pomoże, pokaże ćwiczenia, jak wykonywać prawidłowo technicznie, także z tym nie ma problemu. W sezonie jesienno-zimowym treningi będą odbywały się w salce fitness w Osirze w poniedziałki i środy od 17 do 19, a w soboty od 12 do 14. 22 września zapraszamy na Europejski Dzień Bez Samochodu. Od 16.30 rozpoczyna się zbiórką wszystkich rowerzystów na Placu Wolności. Następnie odbędzie się przejazd ulicami miasta na Stadion Osir. Tam przewidziany jest piknik rekreacyjno-sportowy.
W trakcie pikniku konkursy i zabawy z nagrodami, a to nie wszystko. Podczas Europejskiego Dnia Bez Samochodu będzie prowadzona akcja znakowania rowerów. Aby oznakować rower, wystarczy mieć przy sobie dokument tożsamości. Biłgorajska policja będzie znakowała rowery, a ponadto rozdawała gadżety rowerowe ufundowane przez PSB Mrówka Biłgoraj. W sobotę 24 września odbędzie się rodzinny rajd rowerowy Powitanie Jesieni, który organizowany jest w ramach międzypokoleniowej sztafety turystycznej. O godzinie 10 zaplanowano zbiórkę uczestników rajdu przed Zagrodą Sitarską, zwiedzanie zagrody, a następnie przejazd na miasteczko na Szlaku Kultur, gdzie zaplanowano spotkanie z prezesem Fundacji Biłgoraj 21 Tadeuszem Kuźmińskim i wyjazd na trasę Biłgoraj-Dąbrowica-Zagumnie-Biłgoraj. To nie koniec. Dla wszystkich uczestników o godzinie 13.30 przewidziane jest ognisko turystyczne. Zapraszamy na zawody wędkarskie o Puchar Dyrektora OSIR. Już w najbliższą niedzielę, 25 września, nad biłgorajskim zalewem Bojary odbędą się zawody wędkarskie. O godzinie 7 zaplanowano zbiórkę uczestników i losowanie stanowisk. Od 8 rozpoczyna się połów ryb, a o godzinie 11 ważenie ryb, wręczenie pucharów i nagród oraz wspólny posiłek i zakończenie zawodów. Połów ryb odbędzie się metodą spławikową. Zawody rozegrane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych – seniorzy i juniorzy. Do udziału zapraszamy wędkarzy z miasta i powiatu, członków PZW. Dla zwycięzców przewidziane są puchary, dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe, w tym specjalna nagroda za najdłuższą rybę zawodów. Bezpieczne i czyste szlaki rowerowe. Pod takim hasłem 25 września w niedzielę odbędzie się kolejny, trzeci rajd rowerowy dla całych rodzin. Trasa do pokonania to od 25 do 30 km. Start o godzinie 11 z Parku Solidarności. Serdecznie zapraszamy.